To jest ogólnopolska polityka gdzieś obok. Zresztą ja uważam, że te działania są pewną akcją polityczną, która nie wiemy, jakie są dowody, nie wiemy, jakie są argumenty, nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, ale wiemy na pewno, że jest argument to... jest taki, że pieniądze, które miały trafiać dla ofiar przestępstw z Funduszu Sprawiedliwości, niekoniecznie trafiały na ten cel. No tak, ale to nie jest udowodnione, tak? To są podejrzenia. No właśnie, więc pojawia się to dokładnie w momencie, w którym było 100 obietnic, które nie zostało zrealizowane w 100 dni. Donald Tusk emituje spot. Dzisiaj rano, wczesnym rankiem go widziałem na YouTubie, w którym on stara się przepraszać za to, że mu się nie udało tych 100 obietnic. Więc to jest takie przykrycie, moim zdaniem, tematu.